ale gierka jest cudowna. Postępy. Nie ma ilu procent? Już mnie zdenerwowali. Powinno być. Ile procent gry? Bo ja gram dla procentów. Rozumiesz to? To jest dziedziczne. Ja żyję dla procentów. Partiatik! Live. 200% zdobywanych expa, będzie plus 50% ceny przedmiotów. Ej, gramy mutantem. Mutant, no. Precyzyjny. Zagrajmy pod precyzyjny albo tam średni, nie wiem, który to będzie. Ciekawe to jest. Topór. O, masz rację, miał być eteryczny build. Dobra, eteryczny. Dobra, dobra, dobra. Jeszcze raz pajęczak. Nie interesuje mnie to. Jeszcze raz pajęczak z eteryczną. Nie interesuje mnie to. Źle zrobiłem. Muszę grać kilka broni. Nie mogę tak ulepszać na pałę, bo kilka broni to jest lepiej niż jedna. Rozumiesz mnie teraz? Nie łącz, no. I regeneracje? Nie, no ja ten live skill zagram. Uj, dystansowa broń eteryczna. A okularki zapiszmy. I to jest git. Max HP co 20 wrogów. Ja pierdziele, dobra. Teraz szybkie snowballowanko. Ty, ale ciężko tym berłem będzie 20 zabić. Po jednego zabija. A nie, już zabiłem. A nie, level. Nie, nie zabiłem 20. Dobra, jest ten life steal. Wezmę go. Niech będzie tym razem w ten sposób. A nie, zdobyte jeden stat. No dobra. Podoba mi się gameplay pajęczakiem. W ogóle pod eteryczne bronie mi się podoba. Wiecie, że ja lubię stakowanko. Ale no. Ciężko. Przydałoby się jakieś drzewka lepsze. Jeszcze ta eteryczna broń kolejna by się przydała. Zasięg i walka wręcz. Niech to szczęście będzie. Okularki, luj. Pancerz? Tylko że ja pod uniki gram niby na tym, bo ja mam dużo procent szans na uniki, jak gram eteryczne bronie, a mam ujemny pancerz, to się opłaca? Może właśnie pod uniki pójdę. Daj item, błagam. Pieprzyć szmat od żywiasta. Ja pierdzielę, nie zdążyłem drzewka ściąć. Szansa nakryta. Nie. Daj ten life. Uuu, eteryczne. Jop, trzy bronie eteryczne. Pięknę. I chyba połączę jeden topór już. Albo nie, grajmy pod 6 broni, grajmy pod 6 broni, grajmy pod 6 broni. Rozumiesz? Myślę, że to lepiej odda. Na przyszłość, zobacz, pyk, 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 pyk. Zobacz to, i teraz podejść nie mogą, bo zawsze jakaś tam broń odpieprzy moba, który podejdzie. Ani jedna i nie dostanie statystyki. Ty masz rację. Pieprzone łącze. Dobra, ale chociaż przeżyję.
Nie, Berło dostanie statystykę. Któreś. Regeneracja 4, ale ja nie chcę regeneracji. Grajmy pod Life Steal. Szanse na unik 30 w ogóle. Niech będzie szybkość. Albo uprażnienność. I teraz pyk, coś połączone, fajnie. O, berło mogę łączyć, bo przecież berło bez sensu grać z jednym. Znaczy z dwoma. O, jest plus 5. Albo nie, połączę te topory, no bo i tak mam trzy bronie, to jest okej. Na trzy bronie mi się wydaje, że spoko takie połączenie. Zasięg 50, może kupię to? Nie mogę tego kuć, mi tak mnie nie stać. Dead będzie? Nie, nie będzie deada. Bo mam lepszy build teraz niż wtedy jak grałem. Widzisz? Widzisz jakie oro? No i mam lifesteal. 2%. Coś leczy mnie to gówno czy nie? Ile Ruzga HP nastakuje? Miała 5 HP nastakowane w poprzednim ranie. O, jeszcze skrzyneczka na koniec. Pięknie. Okej, okay, weźmy. 30 zasięgu. Może atak speed teraz? Jaki mamy atak speed w ogóle? Szybkość to nie jest ta. Prędkość jako 22. O, 3 chyba. Jeden do obrażeń dystansowych? Nie. Szansa na unik. I teraz tak. Tu jest minus 15. To ma 2, to ma 10. 10% mamy. I to daje 6, czyli 1 dało. Szczerze biorę to. Siema Filipcia, dziękuję za 13. Miesiąc, witam. Za mało mobów jest. Muszę w takie kupy mobów biegać, żeby stakować jakoś te itemy. Więc trzeba mega riski grać pod te eteryczne. Bo tylko taki gameplay się opłaca. No i git. Obrażenia 12%. Pieprzymy tamto. Uj, wysysanie życia. A ile mamy? 2, a weźmy 4 będzie. I więcej expo. Tak. Trzy HP, 3 obrażenia. Aha. Szansa na kryta, a w ogóle jaką mamy? 0, no to pieprzyć to. I 8. Te dwa itemy fajne są. Obydwa te itemy są fajne, tak szczerze. O, warto obydwa wziąć? Tak. Gdzie moby? Buget?
dupę, gdzie moby? Drzewo, drzewo, drzewo. Nice. O ja pierdziele, nie mów, że dead. Ale muszę grać riski, rozumiesz? Dobra. Obrażenia, walka... 6. Ja pierdziele. Muszę. Bo się naprawdę uduszę. To nic nie daje. To nic nie daje rady zabijać. Nie jest dobrze. Na dwa topory chyba będziemy grali, bo już jest ciężko. Lepiej na dwa grać niż na jeden. Tak. Tak, tak, tak. O, dobra fala, bo dużo gówna. Dużo gówna, widzowie. Nastakujemy sobie ładnie te skillki. Itemy. O tak, to jest idealna fala. Chłopie, będzie plus 40 do każdego itemu. Rozumiesz to? O ja pierdzielę dead. Ja pierdzielę dead. Ten lifesteal nic nie daje. 4% lifesteala ty. A ja czuję, jakbym tracił HP, a nie zyskiwał. Serio. Pieprzyć to. Gdzie jest ten lifesteal? Gdzie? Ty, widzisz, jak te staty lecą? Bo tam wyskakuje takie powiadomienie, jak stat się wbija. Cały czas się jakiś wbija. Pięknie. Obrażenia, walka wręcz. Lifesteal poziom pierwszy. Pieprzyć go w dupę. Może ten pancerz? Tak, no bo już pancerz mamy minus 4, no trzeba dodać. Kaczka fajna. Ale nie wiem, czy ją brać. Wszystko weź, nie stać mnie. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dziękuję ci. Siema, kiedy Roblox z widzami? W tym tygodniu będzie, znaczy odlicząc od poniedziałku, będzie na pewno Roblox test. Ale czy z widzami, to nie wiem. Nie wiem, jak się to gra nawet, więc ciężko powiedzieć. Nigdy nie odpalałem tej gry, nigdy jej nie oglądałem. Poza jakimiś tam shotami z tej gry. Bo wiem tylko, jaką grafikę ma ta gra i tyle. Ale jak gameplay wygląda, to ja totalnie nie wiem. Więc jestem ciekawy. Mógłby wypaść po zbiciu levela ten na lifesteal jakiś mocny ten dodatek. Ja muszę tak agresywnie grać, żeby te skille wbijać, ale chyba aż zbyt agresywnie gram. Ja pierdzielę, dead. Dead. 3 sekundy, 2. Unik. Boże, wszedł unik. Ja pierdzielę. Ale gówno. Weź się zasięgu, ale to minus 2 wysysania. O kurde, czarny pas. To dało 28. Ty, mamy łącznie 40% więcej. Ja pierdzielę w dupę. Ja pierdzielę. Tam masz różne minigierki w tym Robloxie, a właśnie Riot słyszałem o tym. Tylko nie wiem, na jakiej zasadzie. To jest coś jak masz gry na telefon, ten sklep z grami na telefon. To się po prostu w ten sposób wybiera? Co grasz?
Nie no, trzeba live wziąć teraz, jakiś lepszy. Myślę, że z lifestealem będę nieśmiertelny. To musi wypaść jakiś fajny, na przykład poziomu trzeciego. Tam na przykład plus 6%, to musi mieć 10% lifesteala. A bije po 50, nawet więcej, czasem po 80. To 8 HP co hit. Czy jest chore? No, z lifestealem nieśmiertelność gwarantowana. Może porolujmy, i żeby wypadł ten lifesteal? Ja pierdzielę, jest szansa na lifesteal level 3? Max 10 HP przywrócić może. Całą siano wydałem. Dzięki Peter za 14. Nie no. Gdzie był? Kiedy? Nie było. Nie było. Nie było. Nie, niemożliwe, że był. 3%? Nie. Nie, nie było. Był czy nie? Weźmy obrażenia dystansowe. Trzeba na nic nie stać. Ja pierdzielę. Loj. Loj. Widzowie, nie ma to znaczenia, czy było, czy nie. Bo nie ma znaczenia, tak szczerze. Nie ma to znaczenia. Czyli lifesteal działa tak, że mam 3% szansy na uleczenie się 1? A nie, że 3% się leczę? Co za gówno w dupę. Nawet jakby miał 10%, to jest szok w porównaniu do HP Regenu. HP Regen jest dużo, dużo lepszy. Bo się leczysz stale. Po małej ilości, ale stale, a nie, że jakaś szansa. SG. Gdzie jest lifesteal? To jest berło na wyższy level, ale to już nic nie będzie dawało. Ja muszę to sprzedać chyba. Na razie niech będzie, ale raczej to i to nic już nie... Nie, to daje niby 19. No. Jak? Ile już mamy procent na broni wysysania? Znaczy się nie wysysania, tylko tego AD. Dużo? Te eteryczne ogólnie. Spoko, tylko jakbym grał pod HP Regena, a nie pod Lifesteal. Ten Lifesteal chyba nie się daje. A że nie było wtedy, bo mnie chcieliście oszukać. To dlatego jestem dymany, no taka prawda. Ja nic nie zadaję. Może coś zadaję, ale ja nic nie przeżyję dłużej. Zobacz, no dead ge. Mam 14 HP. Nie mam jak uciec, nie mam jak. Ja pierdziel, piję przyjść tę grę. Dead. Ja pierdziel, jakie RNG fartowne.
Szukamy lifestyla. Nie. Pieprzyś lifestyle. Dobrze, dobrze, daj. To też fajne. Tylko szansa nakryta, trochę useless. Nie, to gówno jest. To jest fajne. Obrażenia 95 mam teraz. No mocny sadzę bomby, ale... Skrzyneczka, nice. Ma jakiś limit tych obrażeń, czy nie? Ja pierdziele, no przestań. O, co? SG? Zbięć po... Fajna. Szukamy lifestyla. 50% szansy na unik w ogóle. Jest, ale dwa, no. 6% z gówno. Chyba obydwie, wszystkie te rzeczy bym wziął, tak szczerze. Połączyć? Nie, ale lepiej na dwa topory, myślę. Skip to. W sumie masz rację, bo ja bym tylko to... Tak, masz rację, no. Jakby atak był większy, może byłoby lepiej. Tak napieprzać szybko. Gdzie moje HP? Co, działa ten lifesteal? Widzicie jakąś różnicę? Leczy czasem czy nie? Bo nie widzę, kill to taradetny. Się ledwo fala zaczęła. Co za macka. Dwie skrzynki, o mój Boże. Ja pierdziel. Ja pierdzielę, obrażenia 93%. Na arenie pojawia się więcej drzew, fajne. Wydaje mi się, że SG już winek. Armor, nie? Useless, useless, useless. Co za gówno? Co są za dziwne te takie, co oni mają na głowie? Mówię, oni są tylko głową, no ale luj. Czyli ile mamy teraz lifesteala? 8% szansy na uleczenie się ileś tam. Ty, no ten atak speedu daje, są bo jak napieprzamy teraz.
Nie no, ten livestream chyba coś tam daje z tym unikiem połączenie, zobacz. Więcej drzew miało być. Gdzie to drzewo? Ty, no jest dobrze. Ale gówno wszystko. Ale szansa kryta nie ma cało, jest ujemna. Low i zasięg biorę. Jak będę miał ujemną regenerację zdrowia, to co się stanie? Nic? Sprawdzimy to. Dzięki Aspi 888 za subka. Witam, witam. Fajne. Ten armor. Witam, widelec. Tak, mam, tak, mam, tak, no. Zawsze słyszę skrzyki. Fajny ten build eteryczny. Bardzo mi się podoba gra pod to. Tylko wydaje mi się, że trochę lepsze rzeczy mogłyby lecieć z itemów, chociaż nie wiem. Może jest dobrze. No gdzie te drzewa? O kurde, dead. Co? Będzie 11, ale 15. Nie no, niech będzie ten live. Dobra, ty w ogóle berło. Jedno daje 29 HP, drugie 4. To daje 14 attack speeda, to 28. To daje 57% tego AD. Daje 37. Ogarniesz, że lifesteal powinien być z armorem. Dostajesz DMG. Co? Ale co ty pieprzysz? Dobra, chłopie. Szansa na unik i minus armor. To nie da się tak. Ty! Dobra, grajmy, ale jest w ogóle 18 fala, zaraz end. Nie wiem, czy na ostatnią falę ulepszyć eteryczną broń, czy nie. W ogóle mało tych broni eterycznych chce lecieć, mało. Pieprzyć was. Ty, ale tych drzew miało być więcej, jest tyle samo albo mniej. O co chodzi? O co chodzi? O co chodzi? Uniki OP, no 60% szansa unik, także oddaję, oddaję, no. Nie opłaca mi się łączyć broni, wydaje mi się, bo będę miał mniej szans na unik. Myślę, że padł. O kurde, max HP, regeneracja, wysyć życia, obrażenia, szybkość, szansa na unik, pancerz, szczęście. Fajne gówno, ziemniaczek jest OP.
Wezmę ten pancerz na koniec, niech będzie jakiś dodatek. I berło sobie ulepszymy. Zróbmy tak. Jezus, sorry, to ma 66 obrażeń, 25 bazowo. Teraz 69. Tego nie łączę, niech tak będzie. Jeszcze jedna fala jest po tej, boss. Tylko jak berło teraz połączymy, to mam mniejszą szansę na unik. Nie wiem jaka jest, ale trochę mniejsza. Ale z perłem tak ulepszonym przydałaby się ta bandana jednak. By jeszcze szybciej HP się stakowało. Bo by po dwa na hita zabijało. Oksy. Już pieprzyć się. O ja pierdziele, detge będzie. Unik ratuje. 100 HP w ogóle max. Ile nastakowaliśmy rózgą w tej rundzie? 10 HP? I co jest? Nie no, max HP nie ma sensu. Ty, może szanse na unik. Będzie 65%. No, wydaje się to upa. Berło, o, to jest ok. I to. No i git. Zobaczmy jak bosik siądzie. I wolno schodzi fest. Ty, ile mamy? 71% szansa unik. Zawartał cały czas full HP. Stoję w mobach. Co się dzieje? Zadali coś, zadali. Trzeba uważać. Nie, eteryczne bronie nawet fajne. Ale wydaje mi się, że tamtym więcej biłem mimo wszystko. Chyba lepszy, nie wiem, lepszy build był jakiś. Lepiej coś dodawają. Ja mam niby ponad 100, nie wiem, 150% w DMG. Ale aż tyle nie biję. Chociaż może, nie no, szybciej teraz chyba, bo co zabiłem już wtedy. Czekaj, jak zabiję. Ty, bo on miał na dwa hity. Trzeba się jakoś uleczyć. SG. Na eteryczne brońki. Zobacz, mopki jakieś odblokowane. Takim się da grać? Nie, to jest przedmiot. I co, jak tam itemy dały? To dało 68, a to 50. 133%. A tak speeda to dało 31, a to 36. No i ładnie. To dało 47 HP, to 0. Okay. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę...